W Zduńskiej Woli, jednym z miejsc, gdzie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jest centralny punkt miasta, Plac Wolności. Tutaj strażacy wspólnie z harcerzami ustawili przeszkody, które trzeba pokonać. Oczywiście dla chętnych. Ścianka wspinaczkowa i piramida ze skrzynek. Maćku, poproszę Cię, jest z nami Maciej Wojnar. Maćku, tak? Opowiedz troszeczkę szczegółowiej o tym, co przygotowaliście tutaj dla mieszkańców. No oczywiście moc atrakcji, tak? Czyli wejście po skrzynkach, tak, żeby dzieciaki i no oczywiście dorosło sobie jak najbardziej. Trochę adrenaliny zakosztowały. Oczywiście to nie jest wejście za darmo, bo trzeba wrzucić do puszki, tak? Bo to na orkiestrę. Ale ile kto chce? Oczywiście nie ma tam jakiejś kwoty odgórnej, tylko ile to chce. No, może być za jeden grosz, wypadałoby coś rzucić. No i przejazdy samochodem na sygnale wokół placu, szczególnie, że to jest adrenalina, tak? Nie każdy to może poczuć, więc zawsze to jest jakieś właśnie wyzwanie. I też wystawiamy namiot pokazany, który jest pompowany powietrze. Tam są jeszcze aparaty powietrzne, które można założyć, w których strażacy wchodzą do ognia. Maćku, dużo jest chętnych do tego, żeby wspinać się po takich skrzynkach, no bo to chyba nie dla każdego. Dla tych, którzy mają lęk wysokości, na pewno nie. No na pewno nie, ale to zawsze jakieś wyzwanie. Może teraz tego nie widać, ale jest mnóstwo chętnych. No, w ciągu 2 godzin nam się przewinęło ponad 100 osób na tych skrzynkach, więc to jest już bardzo dużo osób. No i o wiele więcej było chętnych na to, żeby popatrzeć. Tylko próbowałeś przed chwilą wejść na te skrzynki, no już wysoko weszłaś, ale nie udało się, tak? Bo się za bardzo kiwały. Właśnie, jakie to jest wrażenie, jak wchodzisz po takich skrzynkach, stabilne są? Fajnie jest. I do przodu. No to ale jest nie da. No dawaj ją. No. Nie dam. No, nie dasz? No dobra, to na dół, tak? No, no tak. Mikołaju, opowiedz, jakie wrażenie wspinać się po takiej ściance? No normalne. No bałeś się? Ale już do pewnego momentu, później nie chciałeś wyżej. Dlaczego? My nie mogłem się dalej spiąć. Już było troszkę za wysoko. No. A wiesz, dlaczego dzisiaj tu jest ustawiona ta ścianka i dlaczego tamte skrzynki? Nie. A wiesz, że dzisiaj gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Nie. Więc mówimy Ci, dzisiaj gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która pomaga wszystkim dzieciom, takim jak Ty. No. No. Na brak pasażerów raczej nie możecie narzekać. Ile osób dzisiaj przewieziecie tym wozem albo już przewieźliście? Trudno określić, ale to jest mnóstwo osób, a zwłaszcza dzieciaki. Tu w Zduńskiej Woli z Wielką Orkiestrą zagrali także motocykliści i właściciele samochodów terenowych, którzy przejechali głównymi ulicami miasta.